Dzień dobry. Znajdujemy się na przepięknej śródsudeckiej górskiej łące. Za mną obok mnie mini pasieka należąca do sudeckiego stowarzyszenia ekorozwoju Green Gate z Kamiennej Góry. Pasieka ta jest częścią ścieżki edukacyjnej i programu grantowego współfinansowanego przez firmę Gas System, a program ten nosi nazwę Po stronie natury. Mam tutaj taki specjalny rekwizyt. A rekwizyt ten jest potrzebny, ponieważ za niedługą chwilkę zajrzymy do jednego z tych ulic, aby przekonać się, jak się mają nasze pszczółki. To jest bardzo, bardzo skomplikowany ekosystem. W takim niepozornym domeczku może mieścić się aż 50 tysięcy owadów, które reagują jak jeden organizm sterowany jednym intelektem. Jest to fascynujące, ale za chwilkę przekonamy się, jak to wygląda od środka. Tak, wygląda na to, że możemy zaczynać. A, jeszcze bardzo ważny element, rękawica. Pszczoły są bardzo aktywne. Jest wczesne popołudnie i piękna pogoda. Nie ma silnego wiatru i warunki prawie idealne dla naszych podopiecznych. Proszę zwrócić uwagę, że każdy z uli pomalowany jest w inne, odrobinę inne wzory. To pomaga pszczołom zachować orientację i trafić do właściwego ula. Zdejmujemy daszek. Pod każdym daszkiem znajduje się specjalna warstwa zabezpieczającej folii, która chroni pszczoły przed upałem w lecie, a mrozem zimą. Teraz odchylimy tą folię i zobaczymy, jakżeż mają się nasze pszczółki. Ten dym nie robi im żadnej krzywdy, wręcz przeciwnie. Uspokaja je odrobinę i pozwala nam zajrzeć do środka. Inaczej byłoby to dość trudne. Nikt nie lubi, kiedy wchodzi mu się do domu bez zaproszenia. Próbuję pokazać pszczoły na ramce w tej chwili. To nowa ramka, wsadzona tutaj niezbyt dawno temu, więc tych pszczół nie ma jeszcze na niej zbyt wiele. Ale można dostrzec wyraźnie komórki w wosku. Te komórki pszczoły z czasem wypełnią miodem, a przedtem larwami młodych pszczół, które nazywają się czek. Teraz delikatnie włożymy tą ramkę z powrotem, aby nie uszkodzić żadnej z pszczółki. Postaramy się otworzyć następny ul, w którym będzie można zobaczyć większą aktywność pszczół. Teraz starannie zabezpieczymy daszek folią i kołderką. Myślę, że może ten lepszy. Zobaczmy. Część pszczół znajduje się w ulu, ale znaczna ich część wyleciała na oblot w poszukiwaniu nektaru. O, tutaj mamy niechcianego gościa.
muszę sięgnąć po podkurzacz. Zobaczmy. Ostrożnie. To fascynujące. Patrz. Prawda, że sporo? Pszczół. Musimy być ostrożni i bardzo spokojni, żeby ich nie zdenerwować. Ponad miarę. Teraz postaram się zademonstrować ramkę z naprawdę dużą ilością pszczół siedzących na niej. Potrzebne do tego będzie mi dłuto, po które muszę sięgnąć w tej chwili. Ostrożnie. To delikatny proces. Proszę zobaczyć. Zwróćcie uwagę, ile pszczół siedzi na takiej ramce. I wszystkie są bardzo zajęte. Tutaj niedługo będzie już dużo miejsca. Delikatnie chowamy ramkę z powrotem. Nie chcemy zakłócać pszczołom spokoju. Nie chcemy ich skrzywdzić. O tak. Pięknie. Każda praca przy pszczołach powinna odbywać się bez zbytniego pośpiechu, ale też nie powinna trwać dłużej, niż jest to absolutnie niezbędne. Ostrożnie zamykamy daszek, zwracając uwagę, aby należycie pasować go na korpus ula, gdyż w przypadku deszczu albo silnego wiatru mógłby spaść. A wtedy pszczoły byłyby narażone na naszą sudecką niepogodę, która czasami potrafi być zdradliwa. Następna czynność, którą dzisiaj musimy wykonać, opiekując się naszymi podopiecznymi, to czynność tak zwanego podkarmiania. Niedawno odbyło się nasze pierwsze greengate'owe miodobranie. To znaczy, że część miodu, które pszczoły wyprodukowały, została zabrana z uli i będzie wykorzystana niebawem podczas Święta Miodu organizowanego przez nasze stowarzyszenie w ramach projektu Po stronie natury współfinansowanego przez Gaspro. I dlatego, że zabraliśmy pszczołą część pożywienia, musimy teraz pomóc im odrobinę, dokarmiając. Całe jedzenie wygląda tak. Jest to mieszanina wosku i resztek miodu, który został podczas wirowania. Pszczoły to uwielbiają, dlatego muszę pośpieszyć się, aby podać im to na kryteczki, a nie zbawiać ich. Tak wygląda karma, którą włożyliśmy poprzednio. Jest już zużyta i nie przedstawia w tej chwili żadnych wartości odżywczych. Musimy więc dać pszczołom nową. Otwieramy ul od tyłu.
zaglądamy do tak zwanej dennicy. Ops. I tam wkładamy nową porcję pokarmu. Tą samą czynność powtórzymy w dwóch pozostałych ludach. Wydają się być niezbyt zadowolone, że zaglądamy tak bezceremonialnie do ich domu. Nie wiedzą, że to dla ich dobra. To niepotrzebne. Czasami bywa nieprzyjemne w swoich klasach. Pszczoły nigdy nie atakują niesprowokowane. Jakkolwiek czując się zagrożone, potrafią bardzo skutecznie bronić się w tym obszarze.